to bardzo poważny związek, bo umowa została zawarta na okres 2,5 roku. Widzew ma nowego sponsora głównego. Kamil Majchrzak z pozytywnym wynikiem kontroli antydopingowej. Wydarzenia Sport, Robert Wiećko, witam Państwa. Widzew ma nowego sponsora. Beniaminka PKO Ekstraklasy wspierać będzie polsko-holenderska firma Kobał, producent hal przemysłowych. Można śmiało powiedzieć, że ogromną rolę w pozyskaniu nowego sponsora mieli kibice, a konkretnie atmosferę, jaką tworzą na ligowych meczach Widzewa. Jak ja widziałem, jak kibice stoją za klubem, za piłkarzami, za jaka taka motywacja, taka, no, taka energia, po prostu taką pozytywną energią, po prostu coś pięknego. I ja od razu powiedziałem, jak wróciliśmy tutaj do domu, do Aldona, że to jest klub, jak chcemy tutaj pomóc, czy pomóc, jeżeli chcemy wejść tutaj w sponsoring, to tylko i wyłącznie tutaj widzę. Firma Kobał znalazła się wśród 5 największych sponsorów Widzewa. Umowa została podpisana na 2,5 roku. Logotyp firmy znajdzie się na spodenkach pierwszej drużyny, na konkretnie na ich tyle, więc jest to kolejny partner, który wchodzi, można powiedzieć, na trykot pierwszego zespołu, więc trafia do grona sponsorów oficjalnych, czyli najważniejszych partnerów klubu. Kobał działa w Polsce od 20 lat. Umowa z Widzewem została podpisana w tym samym dniu, w którym firmę powołano do życia. Marzeniem właściciela nowego sponsora klubu jest awans z Widzewem do europejskich pucharów. Szukają wygranych, by utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy. Koszykarki ŁKS-u w 12. kolejce pierwszej ligi zmierzą się z Huraganem Wołomin. W klubie przekonują, że potrzebny jest czas na to, by zgrać się z nowymi zawodniczkami. Do drużyny przed kilkoma dniami dołączyły bowiem rozgrywająca Natalia Janicka oraz środkowa Marta Piątek. A dopiero w 2 meczach i kilku treningach zespół poprowadził nowy trener Tomasz Szczepaniak. Myślę, że da efekt. Jest kilka jeszcze zespołów w naszym zasięgu i myślę, że pokażemy jeszcze niejedno. Myślę, że to kwestia tygodnia, dwóch, żebyśmy się troszkę bardziej zgrały i pokazały to na boisku. Łodzianki zajmują 12., przedostatnią pozycję w tabeli grupy A. Przed tygodniem nie wykorzystały okazji na podreperowanie dorobku i przegrały w Łomiankach z SMS-em PZ Kosz 49-55. Troszeczkę poprzestawialiśmy ustawienie drużyny, więc no musimy pomału się odbudować. No szkoda, że nie udało się w Łomiankach zakończyć wygraną, ale no może nas to czegoś nauczy, ta porażka. Mecz z 7. w tabeli Huraganem Wołomin zaplanowano w Zatoce Sportu na godzinę 15 w sobotę 10 grudnia. Nigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. To stanowcza reakcja Kamila Majchrzaka na ogłoszone właśnie efekty kontroli antydopingowej. Wynik badania jednego z najlepszych polskich tenisistów okazał się pozytywny. Kontrolę antydopingową przeprowadzono w październiku i listopadzie bieżącego roku w trakcie występów polskiego tenisisty m.in. w Azji. Kilkanaście godzin temu okazało się, że wynik kontroli jest pozytywny, a Kamil Majchrzak w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do całej sprawy. 26-letni tenisista z całą stanowczością podkreśla, że nigdy świadomie nie zażył żadnej zakazanej substancji. Tomasz Iwański, który przez 4 lata trenował Majchrzaka, podkreśla, że nie ma żadnych podstaw, aby zawodnikowi nie wierzyć. Nie wierzę w świadomą winę Kamila, świadomą w sensie jak gdyby celowego i w pełni, że tak powiem, kontrolowanego przyjęcia jakichkolwiek niedozwolonych środków. Znam jego opinię w różnego rodzaju tematach, wiem właśnie dotyczących dopingu, wiem w jaki sposób sprawdzał wszystkie rzeczy, które gdzieś tam były związane na przykład z leczeniem różnego rodzaju chorób, czy w ogóle z przyjmowaniem czegokolwiek nowego. Nie podano wprawdzie jeszcze informacji, na jaki czas zawodnik będzie zawieszony, ale Majchrzak będzie się odwoływał. Grozi mu dyskwalifikacja i to nawet kilkuletnia. Kamil Majchrzak przez wiele lat reprezentował barwy łódzkich klubów MKT i AZS-u. Jest obecnie drugim najlepszym polskim tenisistą, plasującym się na 77. miejscu w światowym rankingu ATP. I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Marek Kszciuk, witam serdecznie. Z nami dziś prezes Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, Mariusz Szuławnik. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze. Dzisiaj konferencja prasowa, na której dowiedzieliśmy się, że stowarzyszenie może za chwilę już charytatywnej działalności nie prowadzić. Co was zabija? Zabijają nas ceny prądu, gazu. Dostałem kolejny rachunek na 8,5 tysiąca za prąd w hostelu interwencyjnym. No i datki spadają, bo ludzie też jakby reagują na inflację, na sytuację gospodarczą. No i po prostu, krótko mówiąc, nie ma pieniędzy. Ja już nie mówię o jakichś wynagrodzeniach, bo to by był w ogóle jakiś cud, gdyby to się mogło wydarzyć, ale mówię o bardzo podstawowych rzeczach. Czy to jest problem wielu fundacji i stowarzyszeń w Łodzi w tej chwili? Jak pan to ocenia? Myślę, że to jest, rozmawiamy między sobą i to jest bardzo duży problem. Polski Czerwony Krzyż mierzy się też z dużym spadkiem darowizn. Ludzie niechętnie dzielą się produktami żywnościowymi. Myślę, że też mocno, mówiąc brutalnie, wypruliśmy się przy pomocy osobom z Ukrainy. To mocno nas nadwyrężyło. No teraz inflacja szaleje niesamowicie. Więc no, naprawdę jest trudno sobie z tym poradzić, a to co może to działania charytatywne ograniczyć, to nie jest problem. Problemem jest to, że my możemy za chwilę zamknąć hostel interwencyjny. Dlatego, że chciałbym wasz problem tak pokazać w szerszym tle, bo to nie jest tylko problem tej fundacji tęczowej, powiedzmy sobie szczerze, także innych fundacji, które tęczowe nie są i też mają tego typu problemy. To nie problem tęczowości, tylko problem gospodarczy. Tak, to jest problem gospodarczy. Oczywiście robimy co możemy. Teraz przez 3 dni dzięki uprzejmości organizatorów jarmarku świątecznego możemy tam być, będziemy tam do niedzieli. Wyszliśmy. Pieniędzy na takim czym zbierzecie, kiedy potrzebujecie tysięcy złotych tak naprawdę? Tu może się wydarzyć tylko cud, ale współpraca z firmą, która